niech przy tym wybrzmią nam w sercu i w uszach słowa Chrystusa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jako proboszcz Raciborskiej Fary chciałbym bardzo serdecznie powitać na tych uroczystościach pogrzebowych najpierw najbliższą rodzinę, zwłaszcza rodziców, brata, przyjaciół, kolegów zmarłego. Chciałbym bardzo serdecznie powitać dostojnych gości: Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, Andrzeja Dery, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, generała inspektora doktora Jarosława Szymczyka, komendanta głównego policji, Jarosława Wieczorka, wojewody śląskiego, Dariusza Ptasia, sekretarza województwa śląskiego, inspektora Romana Rapsztyna, komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Chciałbym bardzo serdecznie powitać przedstawicieli wszystkich służb mundurowych, różnych szczebli godności. Chciałbym bardzo serdecznie powitać także przedstawicieli władz samorządowych, zwłaszcza powiatu i miasta Racibórz. Bardzo serdecznie też witam księży kapelanów policji, którzy razem będą się modlić za naszego zmarłego Michała. Wśród nich ksiądz Joachim Gondro, który przewodniczy Eucharystii, jest kapelanem policji z Gliwic. Ksiądz Jerzy Niedzielski jest kapelanem policji z wojewódzkiej komendy w Opolu. Ojciec Jeremiasz, który jest przedstawicielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Teraz nastąpi odczytanie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o pośmiertnym uhonorowaniu młodszego aspiranta Michała Kędzierskiego. Uprzejmie proszę pana aspiranta Marka Jona o poprowadzenie tej ceremonii. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy z dnia 5 maja 2021 roku za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Zasługi za Dzielność młodszy aspirant Michał Kędzierski. Szanowni Państwo, odznaczenie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekażę na ręce brata zmarłego policjanta, pan minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Szanowni Państwo, decyzją nr 9 /P/2021 z dnia 5 maja 2021 roku minister spraw wewnętrznych i administracji pan Mariusz Kamiński w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego, nadał pośmiertnie złotą odznakę zasłużony policjant młodszemu aspirantowi Michałowi Kędzierskiemu. Odznaczenie wręczy pan Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Odznaczenie odbierze brat zmarłego policjanta, pan Piotr Kędzierski.
Szanowni Państwo, rozkazem personalnym numer 465 /Kadr/21 z dnia 5 maja 2021 roku minister spraw wewnętrznych i administracji pan Mariusz Kamiński mianował pośmiertnie młodszego aspiranta Michała Kędzierskiego na stopień aspiranta policji. Bardzo proszę pana generalnego inspektora Jarosława Szymczyka, komendanta głównego policji, o przekazanie aktu mianowania na wyższy stopień służbowy. Szanowni Państwo, przyznane odznaczenia są aktualnie wyeksponowane na poduszkach przy urnie. Dziękuję za uwagę. Wiemy, że wskutek ludzkich słabości, skłonności do grzechu, do złego, wszyscy popełniamy grzechy. Przed Najświętszym Bogiem nikt z nas nie jest bez winy. Dlatego stajmy teraz w prawdzie, przepraszając za nasze słabości, niewierności, zaniedbania. Prosząc tego, który jest bogaty w miłosierdzie, o dar przebaczenia, byśmy mogli godnie i owocnie za naszego zmarłego współbrata Michała złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który prześmierć na krzyżu składziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego i umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoim sługą Michałem wszyscy zmartwychwstaniemy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość i żyjąc wśród grzeszników został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli, albo ułuda nie uwiodła duszy.
bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu. Dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad jego wybranymi i nad świętymi jego opatrzność. Oto Słowo Boże. Panem pasterzem nie brak mi niczego. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Stół dla mnie zastawiasz, na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Pan pasterze, nie brak mi niczego. Alleluja, 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 alleluja. Ja jestem zmartwychwstaniem i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Podejdziemy.
posyłam was na pracę na ciężki, twardy i niewdzięczny trud. Niezrozumienie, drwiny i obmowy. To pierwsze słowa młodzieżowej piosenki o powołaniu. Powołanie nie ogranicza się tylko do stanu kapłańskiego. Każdy jest powołany, by wypełnić konkretne zadanie, konkretną misję w życiu. Powołany jest lekarz. Powołany jest nauczyciel. Powołany jest ojciec, powołana jest matka. I możemy powiedzieć całą odpowiedzialność. Powołany też jest policjant. Tak, powołany. A jego powołanie to służba dla człowieka. Jego powołanie to służba człowiekowi. Jego powołanie to służba ojczyźnie. To staranie się o przestrzeganie prawa. Prawa stanowionego, które swój fundament ma w prawie Bożym. Policjant chroni życia i zdrowia drugiego człowieka. Czyż nie jest to piąte przykazanie? Nie zabijaj. Policjant dba o własność drugiego człowieka. Szuka i ściga złodzieja. Czyż nie jest to siódme przykazanie? Nie chroni. I moglibyśmy tak dotykać każdego przykazania Bożego. Każdego z elementów Bożego prawa i na straży każdego z nich stoją ludzie, którzy w swoim ślubowaniu wypowiadają jakże znamienne słowa. Ślubuję wiernie służyć narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia. Jeżeli kto chce sam, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Te słowa kieruje do nas Jezus. Słowa, o których moglibyśmy powiedzieć, że są też fundamentem policyjnej służby. Fundamentem jest usłyszenia. Że często zdarza się, że policjant tłumaczy niewłaściwe zachowanie. A co zrobił? Chyba zwyzywany, śmiał, a nawet obraził. Jakże często nie upomina gestem niewłaściwe zachowanie, czy to pieszego, czy kierowcy, widzi skierowaną przeciw sobie pięść.
Jeszcze często gdy podejmuję interwencję w obronie życia, wymieniam bliźniego. Narażać siebie, swoje życie rozstawię. I tu jesteśmy w centrum naszej dzisiejszej żałobnej, wręcz tragicznej uroczystości. Gdy stajemy w tej świątyni wokół prochów Michała, stając do służby, składając ślubowanie policjanta, może nie myśl, że wchodzi na drogę Jezusowego Krzyża, na drogę cierpienia, drogę poniżenia. Może nie sądził, że złoży swoje życie na ołtarzu służby bliźniemu. Wobec tego tragicznego wydarzenia ból, smutek przepełnia serca rodziców, przepełnia serca. Czym są przesłonięte łzy. Może stawiamy sobie pytanie dlaczego? Może w tym bólu i cierpieniu to pytanie dlaczego stawiamy również Boga? Także trudno nam znaleźć. Trudno zrozumieć. Staje i mówi nam dzisiaj, odpowiadając na te wszystkie nasze pytania. Ja jestem życiem i zmartwychwstaniem. Każdy, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, czci go Ojciec. Odpowiedź może, że trudno. Thank you.
Dzień dobry, z tej strony Przemek Niedźwiecki. Znajdujemy się w Raciborzu przy kościele w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Trwa pogrzeb zastrzelonego policjanta, aspiranta Michała Kędzierskiego. Trwa właśnie uroczystość pogrzebowa w kościele. Oczywiście transmitujemy ją dla Was. Teraz na chwilę się zatrzymujemy. Potem jeszcze ma przejść kondukt przez miasto. Świętej pamięci Michał ma być pochowany na cmentarzu Jeruzalem. Również będziemy tam na miejscu. Również będziemy to dla Was transmitować. Teraz na chwilę obecną kończymy transmisję, ale wrócimy do Was, także sprawdzajcie naszego fanpage'a. Na naszej stronie internetowej już za niedługo pojawi się fotorelacja z pierwszej części uroczystości pogrzebowej. Także już teraz serdecznie Was zapraszam na nasz portal, do odwiedzenia naszego portalu. Wrócimy do Was, jak tylko zakończą się uroczystości pogrzebowe w kościele i rozpoczną się kolejne etapy pogrzebu. Na chwilę obecną z mojej strony to wszystko. Wrócimy do Was. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia niebawem.